Cześć, z tej strony Kajetan ze Szkoły.neta i dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o trzech rzeczach: o Lazy, Eager i Explicit Loadingu w Entity Framework Core. Czy wiesz, że wybór metody ładowania danych w Entity Frameworku może wpłynąć na wydajność Twojej aplikacji? Zastanawiałeś się kiedykolwiek, w jaki sposób wybrać najlepszą metodę ładowania danych, i czy faktycznie jest tak, że część z nich jest zdecydowanie bardziej polecana od innych? Przyjrzymy się dzisiaj wszystkim tym sposobom i przejdziemy sobie przez to, w jaki sposób skonfigurować naszą aplikację tak, żeby działała ze wszystkimi. Na końcu filmu podzielę się z Tobą jedną techniką, która myślę, że może spowodować, że zupełnie inaczej od tej pory zaczniesz myśleć o ładowaniu danych do Twojej aplikacji. Jak wiemy, Entity Framework Core jest wciąż zdecydowanie najczęściej wybieranym ORM-em w przypadku ym, aplikacji C -sharpowych. Jest to najpopularniejszy ORM i z każdą kolejną wersją .dotneta jest on coraz bardziej optymalny. Natomiast na tą optymalizację mają też wpływ sposoby ładowania danych. Są takie, które będą działały w określonych warunkach zdecydowanie szybciej od innych. Natomiast inne mogą nam przyspieszyć pracę, przyspieszyć development początkowy naszej aplikacji i spowodować, że mniej będziemy musieli się zastanawiać nad tym, w jaki sposób. Powinniśmy te dane pobierać. W zależności od tego, jaką aplikację będziemy tworzyć, Taki wybór powinien paść na sposób ładowania naszych danych. Oczywiście przyjrzymy się dzisiaj wszystkim, ale zacznijmy od tego, że skonfigurujemy sobie aplikację za pomocą lazy loadingu, bo właśnie przy nim będziemy mieli najwięcej konfiguracji. Przejdźmy w związku z tym do yy, Ridera, w którym będę pokazywał dokładnie, w jaki sposób będziemy to konfigurować. Utworzyłem już wcześniej aplikację konsolową, bo właśnie na takiej, na najprostszej aplikacji, Chcę Ci pokazać całość wszystkie te przykłady po to, żeby nie skupiać się na architekturze, żeby dzisiaj nie skupiać się na tych wszystkich dodatkowych czynnościach, które musimy zrobić, tylko skupić się faktycznie na samym mięsie naszej aplikacji. Dlatego zacznę dzisiejsze kodowanie od tego, że stworzę dosłownie kilka rzeczy konfiguracyjnych, które pokażą nam, które dadzą nam bazę do tego w jaki sposób będziemy pracować z tymi danymi. Stworzę dwie encje, będzie to standardowo jak w każdym tutorialu, jakiś post i komentarze do tego posta, czyli początek każdego silnika do blogowania. I tutaj będziemy mieli dosłownie kilka property i na samym końcu stworzymy jeszcze kolekcję Komentarze, które zaraz utworzę, i w niej również podstawowe elementy. I już tutaj, na podstawie samych y, tych dwóch klas, czyli naszych modeli, y, które będziemy potem zamieniali na tabelę w naszej bazie danych, musimy pod lazy loading skonfigurować jedną rzecz. Wszelkie relacje muszą zostać. Oznaczone jako wirtualne. Dlaczego? Ze względu na to, że potem będziemy tworzyć proxy właśnie do naszego lazy loadingu, które będzie w stanie dociągnąć w odpowiednim momencie potrzebne dane. Bo czym w ogóle jest lazy loading? Lazy loading będzie nam służył do tego, żeby pobierać dane, ale w chwili, w której będą one potrzebne. W naszym przypadku, jeżeli będziemy pobierać. Post, czyli jakąś wartość na jakiś artykuł na, na bloga, wtedy pobierzemy sobie tylko i wyłącznie podstawowe dane. Żadnych danych z property nawigacyjnych nie będziemy pobierać. Natomiast w momencie, w którym chcielibyśmy przeiterować, zrobić foricza po komentarzach, oczywiście zaraz będę to pokazywał, będziemy dopiero wysyłali drugie zapytanie do naszej bazy danych, które będzie pobierać dodatkowo jeszcze kolejne. Kolejne elementy. Właśnie w taki sposób działa lazy loading. Ładujemy tylko to, co jest w danej chwili potrzebne, resztą się nie przejmujemy. Zaraz będziemy o tym dalej sobie rozmawiać, natomiast przejdźmy do dalszych części. Oczywiście, żeby Stworzyć odpowiednio całą aplikację, musimy stworzyć teraz kontekst do mojej bazy danych. Tak jak wspominałem, nie przejmuję się tutaj architekturą. Wszystko to będzie utworzone w jednym pliku, tak żeby pokazać po prostu, w jaki sposób zrobić taką najprostszą konfigurację, która na pewno będzie działać. I to, co muszę tutaj zrobić, to nadpisać jedną metodę. Oczywiście standardowo robilibyśmy takie rzeczy w momencie rejestrowania naszych serwisów w kontenerze IOC, natomiast możemy to również tutaj utworzyć w metodzie on-configuring. Jawnie to, jawnie to wywołać i musimy użyć teraz. Elementu takiego, takiej metody jak use lazy loading proxies. Na samym początku, jeżeli będziesz używać, prawdopodobnie ta paczka nie zostanie znaleziona, dlatego musisz ta metoda nie zostanie znaleziona, dlatego musisz dociągnąć z Nugeta dodatkową paczkę, nazywa się ona Microsoft Entity Framework Core.proxies, tu w ogóle widzisz wszystkie elementy, które już wcześniej przygotowałem sobie, czyli ściągam Entity Framework Core, Entity Framework Core Proxies, SQLite, bo właśnie na takiej bazie będę dzisiaj pracować i Microsoft Entity Framework Core, Core Tools do tego, żeby stworzyć Migrację. Dalej, tak jak wspomniałem, będę używał SQL i tutaj będzie bardzo prosty kod: data source równa się jakiś database.db. I na samym końcu jeszcze chciałbym skonfigurować logowanie do konsoli, dlaczego? Żeby Ci pokazać dokładnie w momencie debugowania, w jaki sposób będzie zapisywane, będą wykonywane właśnie te strzały do bazy danych, tak żeby porównać sobie wszystkie te sposoby na ładowanie danych. Następnie, żebyśmy mieli jakiekolwiek dane do pobierania, jeszcze skonfigurujemy sobie prostego seed'a do mojej bazy danych za pomocą również nadpisania jednej metody, czyli override void on model creating. W momencie, kiedy będziemy tworzyć model, zrobimy sobie prostego seed'a. Wywołamy tutaj po prostu modelBuilder.seed. Oczywiście ta metoda jeszcze nie jest dostępna. Natomiast zaraz ją utworzymy. I właśnie utworzymy nową klasę statyczną. ModelBuilderExtension. I w niej statyczną metodę seed, która będzie metodą rozszerzającą właśnie dla model buildera. I tutaj dosłownie kilka elementów sobie dopiszemy. I tak stworzony seed będzie już nam przygotowywał podstawowe dane, których będziemy mogli sobie spokojnie użyć w dalszej części przy sprawdzaniu faktycznie działania naszego pobierania danych. No i teraz to, co nam zostało, to utworzenie jeszcze klasy program. Tutaj sobie utworzymy naszego maina standardowego. I w nim w tym przypadku zrobimy prostego usinga. Utworzymy nowy kontekst. Tak jak mówię, nie będę się w tej chwili bawił żadne strzykiwanie, zależności ani nic takiego, bo nie chcę na, tym, na ten moment jeszcze nic takiego robić. Jedyne co chcę zrobić, to dodać tutaj e, zmienną post na podstawie mojego kontekstu, i to wszystko, i teraz zrobię for each. I w tym foriczu chciałbym przejść przez moje posty. Także napiszę sobie console. write line. Będzie to post o takim tytule. I on sobie będzie zawierał. Zrobimy sobie tabulację i wyświetlimy. Sam komentarz. Bardzo prosta sprawa. Właśnie w bardzo prosty sposób będzie to działać. Możemy to sobie jeszcze zmienić na takiego usinga nowszego. Natomiast jak widzisz, kod jest niezwykle prosty. Tworzymy kontekst, wykorzystujemy, robimy zapytanie o posty za pomocą tych postów. Jeszcze tutaj sobie zrobimy tu list od razu żeby nam się pobrały faktycznie i zobaczymy w jaki sposób to będzie działać. Oczywiście, żeby to wszystko zadziałało, najpierw jeszcze sobie przejdę do mojego terminala i wpiszę dotnet ef migrations add initial. Dzięki temu stworzę pierwszą migrację, w której będą tworzyć się moje tabelki i będą będzie sidować się moja baza danych zobaczmy sobie jak to wygląda oczywiście bardzo szybko tworzymy tabelkę tworzymy drugą tabelkę oczywiście będą odpowiednie klucze obce i insertujemy dane do mojej bazy danych czyli to wszystko powinno być już gotowe dzięki temu możemy sobie zrobić dotnet ef database update I kiedy to się utworzy, utworzy mi się też plik z bazą danych w sql To co muszę zrobić, żeby na pewno moja aplikacja zadziałała, to jeszcze muszę wejść w property tego wszystkiego i zaznaczyć w build action, nie przepraszam, nie w build action, tylko w copy to output directory, copy always, tak żeby zawsze moja baza danych była kopiowana do outputu. Szczególnie jest to ważne na samym początku, kiedy będę debugować, to się będzie zmieniać. Teraz będzie na pewno wszystko. Działać. Zobaczmy w związku z tym, jak będzie to działało. Ustawię się na samym początku breakpointem, właśnie w momencie, w którym będę pobierać sobie wszystkie moje elementy i zobaczymy dokładnie, jakie zapytania będą lecieć właśnie przy tym sposobie. Przechodzę do konsoli i teraz przechodząc przez mój kod, zobaczymy, że przechodząc właśnie przez, ten, przez te posty, robi mi się prosty select. Select który wyciąga mi posty z mojego, z mojej bazy danych kiedy wejdziemy sobie w te posty zobaczymy już tutaj pewną rzecz. Kiedy rozwinąłem wszystko kiedy rozwinąłem tą listę mamy dostępne te dwa komentarze. Natomiast zobacz, że w konsoli Został zarejestrowany kolejne zapytanie do bazy danych, właśnie po to, żeby pobrać odpowiednio komentarze. Tak właśnie działa Lazy Loading. Kiedy nie były one potrzebne, było, były, były pobrane tylko i wyłącznie najprostsze dane. Natomiast w momencie, kiedy te dane są potrzebne, w tym przypadku, akurat w, w riderze po to żeby przejrzeć je sobie, są one dociągane. Ale odpalmy jeszcze raz w związku z tym e, od samego początku, tak żeby zobaczyć właśnie dokładnie jaki byłoby flow takiej standardowej e, standardowego przejścia aplikacji, niekoniecznie w przypadku debugowania, e, tylko już w momencie kiedy normalnie działałaby ta aplikacja. E, zatrzymujemy się tutaj znowu, przechodzimy sobie dalej, idzie nasz pierwszy pierwszy select przechodzimy sobie przez nasze posty, wyświetlamy ten nasz post. I teraz w momencie, kiedy przechodzimy przez sekcję komentarzy, leci faktycznie ten drugi, to drugie query. I teraz kiedy mamy już pobrane komentarze, już bez żadnych dodatkowych elementów możemy sobie przez nie przeiterować i wyświetlić wszystkie komentarze. Teraz przechodzimy do kolejnego, do kolejnego mojego posta, czyli do kolejnego mojego artykułu, i znowu wchodząc w sekcję komentarzy w fori, i czas komentarzami leci kolejne query. Tym razem pobierając komentarze do drugiego mojego artykułu. W związku z tym, już na takim prostym przykładzie widzimy, że potrzebowaliśmy zrobić trzy zapytania do bazy danych. Trzy razy było wykonane zapytanie. Przez co, jak możesz się spodziewać, może to spowodować. Yy, pewne problemy wydajnościowe, szczególnie jeżeli mielibyśmy większy obiekt, bardziej skomplikowany, gdzie przechodzilibyśmy przez najróżniejsze elementy, tych zagnieżdżeń mogłoby być zdecydowanie więcej, wtedy tych zapytań mogłoby być naprawdę dużo i niestety, ale yy, moglibyśmy spotkać się z problemami wydajnościowymi. Dlaczego w takim razie, yy, czy w takim razie mamy jakieś rozwiązanie tego problemu? No, rozwiązaniem tego problemu, oczywiście, jak możesz się spodziewać, będzie. Nie używanie lazy loadingu, wyrzućmy w związku z tym tą jedną linijkę, jeżeli nie lazy loading to co? No to najbardziej, najczęściej wykorzystywana w tym, w tej chwili metoda doładowania danych z, Entity Framework Core, czyli eager loading, eager, czyli zachłanne pobieranie. W związku z tym chcemy na samym początku pobrać wszystko, wszystko, co będzie nam potrzebne. Całość musimy zdefiniować, jaka będzie nam potrzebna, dzięki czemu potem nic już nie będzie dociągane. W jaki sposób to robimy? Za pomocą słówka kluczowego i metody include. Za pomocą include będziemy właśnie pobierać sobie dodatkowe elementy. W tym przypadku pokazujemy, że do naszego posta Chcemy zainkludować, czyli chcemy dołączyć moje komentarze, sekcje moich komentarzy i teraz w taki sposób będzie wyglądało moje zapytanie. Ono już powinno działać i właśnie tym będzie się przede wszystkim różniło eager loading od lazy loadingu, ale żeby zobaczyć dokładnie w jaki sposób to będzie działało, to jeszcze wyrzucę na moment, zakomentuję tą linijkę z include'em i zobaczmy co się teraz wydarzy. Teraz kiedy wyrzuciłem ten lazy loading i wyrzuciłem tego include'a jeszcze na moment, powinniśmy mieć sytuację, w którą której po pierwsze, jak sobie zobaczymy, no to znowu mamy znowu bardzo proste zapytanie do bazy danych. Bardzo prostego, bardzo prostego Selecta, który pobiera nam tylko i wyłącznie posty i teraz jak sobie zobaczymy, to sekcja komentarzy będzie nul. Tu po prostu nie będziemy mieli tych komentarzy, bo faktycznie nie zostały one dociągnięte. i one nie będą w stanie być dociągnięte w żadnym momencie, bo jak sobie zejdziemy do mojego foricza, po komentarzach, no to się okaże właśnie, że mamy null reference exception i w żaden sposób nie pójdziemy dalej. Dlatego będzie nam potrzebny faktycznie ten include, i kiedy zrobimy tego include, i za pomocą include dołączymy jeszcze te elementy, które będą nam potrzebne, wtedy będziemy mogli już na spokojnie z nich skorzystać. I teraz zobaczmy sobie znowu wykorzystanie mojej, moich zapytań i, i mojego kontekstu. Tutaj już mamy troszkę ciekawsze zapytanie. Mamy Select, który wy, wyciągnie nam wszystkie posty i wszystkie komentarze za pomocą Left Joina. Czy to jest idealne zapytanie? Na pewno nie. Na pewno nie jest ono idealne. Są sposoby na to, żeby jeszcze zmusić go do tego, żeby wyciągnął nam konkretniejsze dane. Możemy na samym końcu wskazać za pomocą selekta, które dane konkretnie nas interesują, które dane chcemy podciągnąć, i wtedy to zapytanie mogłoby być nieco bardziej optymalne. Natomiast na ten moment, w większości przypadków tego typu zapytanie będzie nam wystarczało. No i teraz, kiedy już sobie będziemy przechodzić, to bardzo ładnie nam się wyświetli um, i post i cała sekcja komentarzy nie będziemy już musieli um, dokładać żadnych dodatkowych zapytań. I tak jak zobaczysz, nie będziemy musieli już dokładać żadnych zapytań w przypadku przechodzenia po kolejnych postach. Um, także te wszystkie dane, które, których potrzebowaliśmy zostały pobrane już na samym początku. Co nam to daje w związku z tym? Daje nam to po pierwsze mniejszą ilość zapytań, mniejszą ilość połączeń do naszej bazy danych, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość naszego kodu i wydajność naszego kodu i po drugie, mamy zdecydowanie większą kontrolę nad tym, w której chwili w ogóle pobieramy te dane, w której chwili jest inicjowane to połączenie z bazą danych i kiedy jest ono wykorzystywane. Jest, będzie to niezwykle y, przydatna cecha y, w momencie, kiedy nasza struktura danych, nasze zapytania będą zdecydowanie bardziej skomplikowane. No, ale powiedziałem, że będziemy mówić jeszcze o trzecim sposobie, i tym trzecim sposobem jest. Explicit loading. Aby wykorzystać explicit loading, nie musimy już robić żadnej dodatkowej konfiguracji i możemy Zrobić troszeczkę zmieniony znowu kod w stosunku do eager loadingu. To znaczy, nie będziemy pobierać w tym przypadku na samym początku wszystkiego, tylko będziemy chcieli znowu troszeczkę tak jak w przypadku lazy loadingu, pobierać dane w momencie, w którym będą nam one realnie potrzebne. Natomiast będziemy mieli nad tym większą kontrolę. Za pomocą takich słów kluczowych, czy takich metod jak collection reference. Czy load, będziemy właśnie wykorzystywać explicit loading i to, żeby teraz nasz aktualny kod zadziałał w taki sposób, jakbyśmy chcieli, to znaczy, żeby dociągnął te komentarze, pomimo tego, że tego includa nie ma, musimy odwołać się bezpośrednio do kontekstu i za pomocą entry. Naszego posta, czyli w momencie kiedy jesteśmy tutaj w foriczu, właśnie, w którym już iterujemy po wszystkich postach, odwołujemy się do change trackera między innymi do entry właśnie tego posta, który jest, który jest trakowany, i chcielibyśmy wykorzystać coś takiego, jak. Collection. collection daje nam właśnie e, możliwość dociągnięcia danych, e, dodaje nam, daje nam dostęp do naszego Change Trackera i informacji o e, nawigowanych property, czyli tych pro, property nawigacyjnych. Dzięki temu za pomocą e, odpowiednich mechanizmów jesteśmy w stanie poprosić go o to, aby załadował za pomocą, Metody LOAD załadował te komentarze właśnie do tego entry. Zobaczmy, czy to zadziała. Jak widzimy, po raz kolejny jesteśmy na samym początku. Pobieram najpierw moje posty, i znowu mamy bardzo proste zapytanie na dobry początek. A następnie przechodzimy przez posty, i w momencie, kiedy wywołujemy metodę load na kolekcji, właśnie komentarzy, pobierają nam się komentarze do mojego posta. Możesz zauważyć i możesz mieć wrażenie, jakby to było bliźniacze rozwiązanie do lazy loadingu. Natomiast widzimy w tej sytuacji, że mamy stuprocentową pewność, kiedy. Entity Framework będzie wykorzystywał połączenie do bazy danych. I możemy oczywiście wykorzystać to na naszą korzyść. Możemy wykorzystać to na naszą korzyść um, i spowodować, że faktycznie będziemy pobierać dokładnie dane wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Um, za pomocą właśnie um, explicit lo loadingu możemy o, bardzo optymalizować nasze zapytania, pobierać dokładnie elementy wtedy, kiedy one są potrzebne i jeśli są potrzebne. W wielu przypadkach, jeżeli mamy bardziej skomplikowaną logikę jakąś biznesową, pobieramy w przy iger loadingu zbyt dużą ilość danych, bo musimy zabezpieczyć się przed wszystkim na samym początku. Musimy zabezpieczyć się w taki sposób, że będziemy mieli wszystkie dane dostępne od samego początku i bez względu na tą, którą ścieżkę wybierze nasza aplikacja, w zależności od jeszcze jakichś innych warunków, te dane już będą tam czekały. A właśnie gdyby zrobić, na przykład, tak, że pobieramy sobie podstawowy zestaw danych i potem nasza ścieżka może się w jakiś sposób rozgałęziać, może w jakiś sposób przechodzić przez różne warunki biznesowe i różne dane mogą być w tych warunkach potrzebne. Wtedy możemy wykorzystać explicit loading właśnie do tego, żeby pobrać sobie te konkretne dane, które w danej ścieżce będą potrzebne. I wspominałem na samym początku, że powiem Ci właśnie o strategii, która może zmienić troszeczkę myślenie na temat tego, w jaki sposób pobieramy nasze dane. Pomyśl sobie o takim sposobie jak hybrid loading, hybrid loading, czyli połączenie kilku różnych metod. Jak widzisz w przypadku eager loadingu i w przypadku explicit loadingu niepotrzebna była żadna konfiguracja. Żadna dodatkowa konfiguracja mojego kontekstu, w związku z tym te elementy można stosować naprzemiennie. Dlatego Zastanów się, czy w Twoim przypadku gdzieś w danym komandzie, w danym query, gdzie będziesz potrzebować, przetworzyć większą ilość danych w zależności od różnych zewnętrznych warunków, być może załadowanie pierwszej partii danych, takich, które na pewno będą w danej ścieżce potrzebne za pomocą eager loadingu i za pomocą tych includów, a potem jeżeli nasza ścieżka gdzieś tam się rozgałęzia, za pomocą explicit loadingu dopiero dociągnąć sobie te dane, które będą potrzebne w zależności od danej ścieżki, którą nasza aplikacja wybierze przez te warunki zewnętrzne. Zastanów się, czy to faktycznie nie zoptymalizuje nieco Twoich zapytań, czy to nie spowoduje, że Twoja aplikacja będzie odciążona delikatnie, jeśli chodzi o pobieranie danych. Wracając jeszcze do wszystkich trzech, zróbmy sobie krótkie porównanie tego, w jaki sposób możemy pracować z tymi danymi, jakie zalety i wady są poszczególnych rozwiązań. Jak myślimy o samym, samych metodach pobierania danych, mamy do wyboru lazy loading, czyli dane powiązane, są, dane powiązane są ładowane automatycznie wtedy, kiedy są używane. Przy eager loadingu wszystkie wymagane dane. Są ładowane od razu z głównymi danymi. I w przypadku explicit loadingu, trochę jak w przypadku lazy loadingu, dane powiązane ładowane są w późniejszym czasie, ale ręcznie na żądanie. O tym, o czym jeszcze do tej pory nie mówiłem, to tak zwany problem n. +1. Problem n +1 występuje w momencie, kiedy w zależności od ilości danych ilość zapytań do bazy danych może nam gwałtownie rosnąć i w przypadku eager loadingu mamy to ryzyko wystąpienia tego problemu n plus 1 zminimalizowane ponieważ wszystkie dane są ładowane w jednym zapytaniu natomiast w lazy loadingu to jest właśnie główna przyczyna dla którego lazy loading w większości przypadków jest odradzana bo tutaj mamy bardzo wysokie ryzyko wystąpienia tego problemu Ponieważ każdy dostęp do powiązanych danych generuje oddzielne zapytanie. No i w przypadku explicit loadingu również możemy mieć ten problem. Możemy mieć problem n plus 1, natomiast może być, one, może być ono zminimalizowane, jeśli dobrze zarządzamy naszym kodem, naszą aplikacją. W przypadku zarządzania pamięcią, wbrew pozorom, najbardziej efektywny może okazać się, lazy loading. Oczywiście w przypadku jeżeli będziemy wykorzystywać tylko i wyłącznie te podstawowe dane. Natomiast eager loading może prowadzić do nadmiernego zużycia pamięci, jeżeli okaże się, że w wielu przypadkach nie wykorzystujemy tych danych, które pobieramy. Pobieramy je nadmiarowo, a realnie w większości nie będziemy z nich korzystać i są one pobierane tylko na wypadek jakiegoś case'u. Krańcowego, dlatego warto się nad tym też zastanowić. W takim przypadku, jeśli chodzi o zarządzanie pamięcią, jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest Explicit Loading, bo jest dobrze zarządzane przez kod naszej aplikacji i umożliwia precyzyjnie ładowanie potrzebnych danych w momencie, kiedy są one. Potrzebne. Jeśli chodzi o złożoność zapytań tutaj w przypadku Lazy Loadingu, zapytania są niezwykle proste, ale ich liczba może być bardzo duża. To widzieliśmy, nie ma tam żadnych joinów, nie ma niczego, co mogłoby nam skomplikować to zapytanie, ale te. te Ilość tych prostych zapytań może być przytłaczająca. W przypadku eager loadingu, zapytania mogą być złożone i długie, zwłaszcza jeżeli mamy wiele zagnieżdżeń w naszych modelach. No a w przypadku explicit loadingu, zapytania mogą być dostosowane i optymalizowane pod kątem naszych potrzeb, bo faktycznie wyciągamy odpowiednie dane w odpowiednim czasie. Jeśli chodzi o kontrolę wydajności. Najlepszą kontrolę daje nam explicit loading, ponieważ tam mamy pełną kontrolę nad tym, jak będą wyglądały nasze zapytania. Całkiem niezłą kontrolę będziemy mieli w przypadku explicit loadingu, iger loadingu, ponieważ wszystkie dane są ładowane na początku, więc w zależności od tego, jak sobie to początkowe. Zapytanie zbudujemy, taką będziemy mieli wydajność. No i w przypadku lazy loadingu tutaj mamy niezwykle utrudnioną sytuację, bo wszystko zależy od sposobu użycia danych przez naszą aplikację. Jeżeli będziemy robili wiele odwołań do poszczególnych elementów powiązanych, wtedy faktycznie ta wydajność będzie spadać. Natomiast lazy loading zdecydowanie jest najprostszy, jeśli chodzi o implementację. Nie wymaga złożonej wiedzy, wymaga prostych mechanizmów. Metod, które wszyscy dobrze znamy, i tylko tej dodatkowej. Podstawowej konfiguracji o której mówiłem na samym początku. Natomiast eager loading również jest prosty w implementacji, ale wymaga w pewien sposób przemyślenia strategii tego ładowania danych. Musimy wiedzieć, czy na pewno chcemy absolutnie wszystkie dane pociągnąć na samym początku, czy one będą nam realnie potrzebne i w jaki sposób powinniśmy tym zarządzać. No i explicit loading niestety, ale będzie pod, wymagał od nas największej świadomości. I najbardziej doświadczonego podejścia właśnie do ładowania danych, bo zbyt duża ilość zapytań może spowodować problemy z wydajnością, a z drugiej strony oczywiście, zbyt mała może być niewystarczająca w przypadku, kiedy będziemy potrzebowali jakichś danych. No i optymalizacja. W przypadku lazy loadingu absolutnie nie mamy najmniejszych możliwości na zoptymalizowanie naszego kodu, szczególnie w dużych aplikacjach, gdzie będziemy mieli duże modele. W przypadku eager loadingu mamy nieco łatwiejszą sposobność do optymalizacji, możemy optymalizować, możemy obcinać za pomocą chociażby selektów, w jaki sposób będą pobierane realnie dane i mamy jakąś kontrolę nad tym, jak te zapytania będą budowane. Natomiast największe możliwości optymalizacji mamy w przypadku explicit loadingu, ale te ta optymalizacja też wymaga pewnego doświadczenia i pewnego obycia, tak żeby zbalansować ilość zapytań w stosunku do tego, jak te zapytania będą tworzone i jak te zapytania niewielkie, ale będą wykorzystywane. Pamiętaj natomiast, że odpowiedni wybór metody ładowania danych ma naprawdę kluczowe znaczenie dla wydajności twojej aplikacji. I jeżeli miałbym coś polecić, tak realnie na sam koniec, jeżeli budujesz prostego kruda i nie chcesz za bardzo się zagłębiać w to, w jaki sposób robić inkludy i kiedy te zapytania powinny być budowane, jeżeli masz prostego kruda, który ma być zrobiony szybko i ma być odporny na ewentualne Zmiany i dociągnięcia różnych dodatkowych elementów, i wiesz, że ta aplikacja nigdy się nie rozrośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów, spokojnie wtedy możesz. Użyć tego niepolecanego e, lazy loadingu. Natomiast zdecydowana większość aplikacji, która powstaje w tej chwili, e, wykorzystuje Eager Loading. Eager Loading jest najczęściej wykorzystywany i jest tak naprawdę domyślnym sposobem na ładowanie danych w Entity Framework Core, dlatego dobrze jest poznać odpowiednio te tajniki związane z Eager Loadingiem. Explicit Loading czasami jest wykorzystywany, i tak jak mówię, bardzo często jest to. E, Sposób na wspomaganie dla eager loadingu w trudniejszych zapytaniach, w trudniejszych jakichś scenariuszach biznesowych. Dlatego warto też poznać te słowa i te metody, które wykorzystywane są w explicit. Loadingu. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film dał Ci dodatkową wartość. Będziesz w stanie w bardziej świadomy sposób teraz wybrać sposób na ładowanie danych w Twojej aplikacji. Zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby być powiadamianym o tym, kiedy będą nowe filmy. Kliknij również dzwoneczek i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo.